Przecież to 3 tony. Ciekaw jestem, na co to przeznaczysz. Potrzebuję kasy, rozumiesz? Trzeba to wcisnąć któremuś z tych bogaczy. Będę jeździł po całym świecie, pełniąc rolę ambasadora naszego kraju. Jak Tony Halik. Wyobraź sobie, stary, on wypalił stafu z tymi wszystkimi plemionami, które odwiedził. Ktoś musi kontynuować jego dzieło. Halo. Gdzie jest, kurwa, moje 300 baniek, słyszysz? Muszę coś załatwić. Kiedy wrócisz? Zanim się ścieni. Łożesty! Błagam, powiedz, że nie zjadłeś zawartości tej flaszki. Ach, chcą, to niech przyjdą, niech zjadają na beton. Na kogo będziesz głosował w tych wyborach? Jestem za PO, bo rozumie ich rozumowność. Rysiu, słuchaj. Andrzej mówi. Andrzej, teraz będziesz kierował auto. Uchy, kwestek, schuj. Co powiedział? Stół z powłamywanymi nogami. Też o tym pomyślałem, ale nie brzmi na prawdziwe słowo. No to jedziemy do PGR. Jedziemy, dawaj Malina, ciągniesz. Firmowy samochód, firmowe paliwo. Tylko dzwona nie wypierdol, bo nas nie zeskrobią. My tu zjechać mieliśmy. Kurwa! Malina! Kurwa, leżymy. Jak jeździsz, ty penisie? To ja tego nie zrobiłem. A kto kierowcą, kurwa, jest? Hitler! Pokuję się w nie, kurwa, nie twoje. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Na pewno już nie wyklepisz, kurwa. No to wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę. No to kupimy spraya, będziemy malować. Spraya, czemu się, kurwa, wiecie, co nie wasze? Gdzie mi z tym sprayem, gamoniu? Sąsiedzi! Chciałbym pożyczyć wasze szczoteczki do zębów, żeby się wyczesać. W dupę. Lemurze podły, wytłumacz swą tu obecność. Mógłbyś mi mówić po imieniu? Co, Julia? No mógłbym, ale to jakieś takie pedalskie imię, nie? Ty, sprawę mamy. A? Jaką? Na tych zdjęciach ci murzyni wsadzali sobie ich szczoteczki do zębów w dupę. To nie ta sprawa. No. Aha. Leonardo na ścianie, wiesz. Czad. Da Vinci? Tego obrazu się nie da sprzedać. Mają nowy system zabezpieczeń, blokady w drzwiach, kamery. Weź by luzuj. Chłopie, tego muzeum się nie da ukraść. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi. Skąd się tu wziąłeś? Z Polski. A potem odleci na swoim magicznym jednorożcu, żeby rozwiesić tęczę i gręplować obłoczki, a jakże? Naprawdę ma magicznego jednorożca? No. Kabum! Tagry, kabum! Czy wy nie widzicie, że idzie wasz król? Mamy jakiś plan? A skąd? Panowie, burza mózgów. To ja od razu mam taki plan. Klatki dla ptaków, więc zostawiamy dziecko tam na cały okres dorastania i potem minie 15 lat. Wtedy wszyscy otwieramy klatki i wypuszczamy je, żeby stworzyły sobie swoją własną rasę, swoją własną kulturę w lesie. Dobry plan? Co za idiota. Riko? Trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 zł od bombki. Jakie bombki produkujecie? Panie, różne, różniste. Tu się robi tak, kuliste, w kształcie grzyba i cygara. Cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. Kowalski, jakieś sugestie? Odczep się, teraz się uczę matmy. Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników? Szeregowy. Ja nie wiem. Ty coś zaproponuj. Plan to ja mam zawsze. Plan jest taki. Po pierwsze, w ogóle nie wchodzimy do muzeum. Nie wchodzimy do muzeum. Sami zdejmą obraz ze ściany i wyniosą, a my go im tylko odbierzemy. Wiesz, to jest czerwony alert? Czerwony? To jest to ruskie takie. Ty kretynie, ty. Cokolwiek dzieje się w środku miasta, w ciągu 3 minut całe centrum jest zablokowane. Możesz mieć sobie w ręku ten swój obraz, ale nigdzie z nim nie uciekniesz. Potrzebuję przynajmniej pół godziny, żeby wyjść poza zasięgiem. Chyba, że zrobimy tak jak w Krynicy. Zabierzemy prawdziwe, a podrzucimy podróbę. No. Cześć, jestem Julian. Pamięta mnie pan? Nie. Pan Tadeusz Hagen, prawda? Ten słynny. Słynny? Z czego? Z malowania tego, co już namalowano. W 62 zrobił pan kopię Da Vinci'ego. Znaczy co? Jajco, pomyśl przez chwilę. Jest zlecenie.
Tak? Dałby pan radę zrobić taką kopię jeszcze raz? Nie ma chuja! Żadnych nowych w tym tygodniu! Ej, ale można dużo zarobić! Płacę jak za prezydenta! Nie boliście, że to najcenniejszy obraz w tym kraju? Nie chcę więcej słyszeć tego patriotycznego gówna, dobrze? Czerwone skurwysyny, strajcy naszego kraju! Czerwone skurwysyny, patriotów ci ścigają! Człowieku, złamałeś mi nos. Słonie nigdy nie zapominają. My się chyba ostatnio nie zrozumieliśmy. Kowalski! Masz 10 sekund na pożegnanie się z życiem. Gówno mi zrobisz tym gównianym karabinkiem. Nie wiesz, idioto, że jestem odporny na kule z karabina? Nie zginiesz od karabina. Roz***ę cię granatem. W dupie mam twój granat. Zgadza się. Leszku, ty wszystko rozumiesz, wszystko co pan chce. Ale to jest trudne. Znaczy ty wiesz, że tu chodzi o twoje życie. Czy to też rozumiesz? O, to też rozumiem. Zaraz przyjdą dziewczyny i ubijemy ten interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Ale poczekaj, co? Zgadzam się, jest. To chyba nasza fura. Dępy chuj. Kurwa, teraz już wiem, dlaczego jest pan kapitanem. Co jest, kurwa, co to jest? Co to, kurwa, jest? To znaczy co? To gówno. Dama z łasiczką. Ależ to, kurwa, zjebał! Ja swoje zrobiłem. Kasa. Masz tu piątkę i spierdalaj. To jest ta Mona Lisa? W pewnym sensie. Jej siostra. Nie widzę, a co ludzie w niej widzą. Czekaj, jak ty jesteś do niej podobna. Naprawdę? No. A ty masz narzeczonego? Narzeczonego? Nie. A to co robisz w czasie wolnym? Od pracy? Mam chłopaka. Ja też. Ile ci to zajmie? Muszę pomyśleć. Rozejrzeć się. Policzyć. Dajcie mi z godzinkę, ja? Te 20 kilo. Semtexu? Pierunie, jak to cię zatrudnił? Al-Kaida? Żaden Semtex. Zwykły dynamit. Ociąganie szefa. Trzeba go ciągnąć! Szefie? Co tak szybko? Mogę wolnie. Cicho, stało się coś? Do śpierdolenia robota czeka. Dobra, tępe chuje. Są jakieś pytania? Kurwa, nic nie zrozumiałem. Pewnie dlatego, że jesteś tępym chujem. Przecież jak wylądujemy na słońcu, to się spalimy. Tępy chuju, masz mnie za idiotę? Wylądujemy w nocy. Dobra, tępe chuje. Operacja, zbierz się. Mamy wpierdol. Mógłbyś się czasem umyć. Strasznie śmierdzi tu chujem. Ale, panie kapitanie, nie jest tak źle. Kowalski. Mamy tu elektroniczny zamek szyfrowy, który otwiera magnetyczne skoble piątej generacji. Mają rozmach, skurwysynie. Rico. Teraz. Ogłoście czerwony alert. Boże, szpyt, cara! Zmierzyłeś średnicę bez ramy? Robisz to specjalnie, Fiucie! Podałem ci wymiar obrazu 37 na 49, powiedziałeś, że okej! Okay. Też mogłeś myśleć, no! Obiósł, nie mogę tak stać! Zaraz tam będzie pełno psów! W czym wam mogę pomóc, chłopaki? Znowu coś kombinujesz? A ty znowu mi nie ufasz? Teraz będziesz musiał! Co się gapisz, to? Ci z dochodzeniówki znaleźli to. No to co, odblokowujemy miasto? Udaremniliśmy. Ty, co se kurwa kupisz za pieniądze z nagrody? Więcej nie kupi Ferrari. Na dużego Fiata nie udało się wyrwać żadnej dupy. Halo? Tachu? Polec pogięło cię, silne ręki mówi. Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba. Jutro o 8 przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmalik. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego macie.
Po to komu Da Vinci, a jak nie może się nim przed nikim pochwalić? Te bogate pojeby lubią mieć coś zakazanego tylko dla siebie. Mają w domu takie ukryte kapliczki. Po co? Bo to pojeby. Chodzą tam po kryjomu i pewnie się analizują. Dobry raz chciałem kupić. No cześć! Wolec jestem. Co słychać w wielkim świecie? A co, gazet nie czytasz? Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę wódeczki, potem wpadną dupeczki. O kurwa. No, długośmy się nie widzieli. Mamy niepozamykane sprawy. Mówisz o naszym szeregowym? Pancernik i ja jesteśmy ze sobą od bardzo, bardzo dawna. Wydały. A, dokładnie, aha. Było, minęło. Nigdy do tego nie wraca. Piotr, zaczekaj. Mam tubkę wazelinki. No proszę, szeregowy. Tak, to dla... Nie podoba mi się to. Nie lubisz patrzeć na inne panowie? Nie. No, na przykład kierownika. No, nie, to nie. No, nie mam zwyczaju poznać parówek ludzi, z którymi pracuję. No tak się spala, że ja widziałem kierownika i ma naprawdę dużego. I co, i spojrzałeś przez przypadek, tak? Sikam, no wiem, panie kierowniku, podwyżka, o mój kurewski Boże, widziałem pańskiego fiuta, jaki jest wielki. Ale wracając do tematu podwyżki, tak, tak było? Jesteś genią, kurwa, i tyle. Nie, Grzegorz, to nie tak po prostu... Dobry, zbieram suchy chleb dla konia. To kurwa nie do mnie. Dobrze wiesz, po kogo tu przyszedłem, mam tu randkę z przeznaczeniem. Kawa na ławę masz, dwa jaja. No co, nie zmienisz zdania? Zastanów się. Nie, spierdalaj. Lubię takie sroczki, zostawiam opór, to mi rajcuje. Co to kurwa za jakieś pedalskie uwagi? A czy ja mogę pocałować? Spróbuj, jak się chcesz pożegnać z jajami. I ty chcesz, żebyśmy ubili interes? Ja spierdalam. Dzień dobry, a co to za hałasy? Zaraz, coś mi tu nie gra. Gdzie jest pancernik? Nie ma. Jak to nie ma? Uciekł! No zaje, kurwa piście! Ta decha jest gówno warta, jak nie ma kto zapłacić. Nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. Nie mogę ciągle naprawiać twoich błędów. I nie będę świecił oczami na mieście. Raz ples drutu nieuki jebane. Jezus, kurwa, ja pierdolę. Trzeba się wyluzować. No, łatwo ci mówić, bo nie masz takich ciśnień. I właśnie dlatego własnoręcznie ci zrobię. Gotowy? Rzeczywiście go uciszyła. Dzisiaj nastąpi odsłonięcie najnowszego nabytku muzeum. Dama z łasiczką. Zaraz, zaraz. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest zmienione, tak. To nędzna kopia. Nędzna kopia? Cały misterny plan w pizdu. Jak pani rozpoznała, że to kopia? Znam ten obraz na pamięć i zauważyłam, że łasiczka ma 6 wąsów, a nie 7. Poddajcie się! Jesteście otoczeni! Co to było? Niemcy! Jeśli się nie poddacie, będziecie ostrzelani! Przegraliśmy, panowie! Rychło, autodestrukcja, proszę! Nie pozwolisz, Poldek, że ja się teraz pożegnam z tobą, dobrze? Lepiej się przeżegnajcie. Ptaki trafią do federalnego laboratorium, gdzie podda się je badaniom i bolesnej wiwisekcji. Potnijcie je na kawałki. Ja nie chcę do kostnicy. Cicho. Oddajcie mojej żonie moje makalony. Chciałbym, żeby to nigdy się nie wydarzyło. Tak. Jest kurwa. Jest kurwa. Jest kurwa. Jest kurwa. Jest kurwa. Zabierzemy prawdziwy, a podrzucimy po trumę. Jak jeździsz, ty penisie? Ostatni raz z pijanym jadę. Ja pijam, ty chuj. Prawdziwe wytłumaczenie jest takie, że doznaliście lekkiego wstrząśnienia mózgu i wszystko sobie wymyśliliście. Więc to był tylko sen? W rzeczy samej. No tak, pewnie masz rację. Wszystko po 6 złote. Siema, mam tubkę wazelinki. Łopan Gangnam Style. Gangnam Style. Łop, 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 łop. Łopan Gangnam Style. Gangnam Style. Łop, 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 łop. Łopan Gangnam Style. Nie, nie. Niemożliwe. Ciao, man. Skipisiał. Poznajesz mnie? A to ja. Nie budźcie ze snu,
Nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. Zechce czy nie zechce, ale muszę. Człowiek ogarnięty, jak przychodzi do sklepu, to ma prawdziwe pieniądze, a nie coś takiego. Jak się podniecacie taką kwotą, to znaczy, że macie kurwa 5 lat. Co wy chcecie kupić? Gułę do rzucia? Łopan Gangnam Style.